Świeccy, ożywieni duchem prawdziwie apostolskim, uzupełniają to, czego nie dostaje ich braciom, i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu. Pociągają do kościoła ludzi trzymających się może z dala od niego, współpracują usilnie w głoszeniu Słowa Bożego, zwłaszcza przez katechizację. Oddając na usługi kościoła swoją wiedzę fachową, usprawniają pracę duszpasterską a także zarządzanie dobrami kościelnymi. Ten piękny fragment tekstu soborowego, Soboru Watykańskiego II na temat dekretu apostolskiego świeckich, pięknie opisuje pewną szczególną działalność pasterską osób, które otrzymały pewien wyjątkowy charyzmat. Też osób świeckich. Charyzmat pasterski to jeden z charyzmatów pastoralnych. Te pastoralne charyzmaty służą pomaganiu, wspieraniu, karmieniu, otaczaniu opieką osób poszczególnych i grup. Ten charyzmat pasterski właśnie służy posłudze wspólnotom, posłudze grupom. Osoby obdarzone tym charyzmatem w piękny sposób wspierają budowanie małych wspólnot, sprawiają, że te wspólnoty rosną, potrafią otaczać ich opieką formacyjną, są oni nieodzowni te osoby z tym charyzmatem w poszczególnych wspólnotach, parafiach i decyzjach. Ale w jaki sposób zrozumieć to, że świecki może mieć charyzmat pasterski, a co z wymiarem hierarchicznym, zapraszam do kolejnego odcinka. Kościół mówi o trzech rodzajach charyzmatów. Te wszystkie, które opisuje, te 23, może będzie ich więcej. Jeszcze zobaczymy. To charyzmaty osobiste, tak się nazywa, ta kategoria, czyli dawanych poszczególnym osobom w różny sposób. Druga kategoria charyzmatów to charyzmaty założycielskie. Osoba, która otrzymuje taki charyzmat, otwiera pewną nową szkołę duchowości w kościele, nową formę duchowości. Pięknym przykładem jest święty Franciszek. Miał charyzmat założycielski, powstały zakony, pierwszy, drugi, trzeci. Ja jestem tego też owocem. I poszczególni bracia, poszczególne siostry, poszczególne osoby, które też żyją w trzecim zakonie, albo inne osoby o duchowości franciszkańskiej, mają ten sam dar, tą samą duchowość. Mają pewien ten sam charyzmat, ale mają inne charyzmaty indywidualne. Nie są tacy wszyscy, jak święty Franciszek. Już pierwszy dwunastu braci miało jeden ten sam charyzmat, co on. On miał on założycielski, wszyscy inni franciszkański, ale charyzmaty indywidualne miał inny Franciszek, inny święty brat Leon, błogosławiony brat Leon, inni bracia, ci pierwsi, którzy z nim byli. Więc charyzmaty założycielskie, grupowe i charyzmaty hierarchiczne. Charyzmaty hierarchiczne to charyzmaty związane z apostołami i ich następcami, czyli biskupami i ich współpracownikami, czyli prezbiterami i diakonami. To szczególny charyzmaty, które związane są z posługą sakramentalną, z posługą zarządzania w Kościele i ważnymi funkcjami. Jak choćby charyzmat nieomylności papieskiej. To poszcz poszczególny charyzmat, który otrzymuje biskup Rzymu. W taki sposób pięknie to Pan Bóg zrobił. Z Moi drodzy, to charyzmaty hierarchiczne. Naturalnie te osoby obdarzone tymi charyzmatami pełnią funkcje pasterskie. Ale charyzmat pasterski może być dany również świeckim. Pięknie i dobrze, kiedy poszczególny prezbiter, poszczególny biskup ma charyzmat pasterski, ale może go nie mieć. Może mieć inny charyzmat, na przykład charyzmat przywództwa, może mieć charyzmat, charyzmaty związane bardziej z posługą miłosierdzia, pełni funkcję pasterską, ale nie ma tego szczególnego charyzmatu. O co w nim chodzi? Te osoby, które mają charyzmat pasterski, świeckie, Świeckie osoby czy duchowne, mają szczególną łaskę pielęgnowania relacji. Szczególną łaskę, by tworzyć wspólnoty, gdzie są relacje, gdzie są grupy, małe wspólnoty i prowadzić je ku formacji, ku wzrostowi, ku spotkaniu Jezusa. Te osoby są bardziej skupione na pasterzowaniu grupą. Oczywiście pracują też z jednostkami. Ale mają szczególny dar, szczególną łatwość, szczególną też łaskę do tego, by tworzyć małe grupy. Małe grupy uczniowskie. Te osoby mogą mieć takie pragnienie, by stworzyć taką grupę, mogą chcieć stworzyć lokalnie, we wspólnotach, w parafiach tak małe grupy, by można było mieć relacje. Nie tyle, może 200 osób, ale 20, by można było się poznać, spotkać, rozmawiać bardzo ważny charyzmat. Myślę, że na gruncie polskim mamy trochę osób, które w piękny sposób tym charyzmatem służą. Mamy piękną osobę Madzie Buczek. Pozdrawiam Cię, Madziu, serdecznie. Która jest zaangażowana też w Zacheuszu, w naszej wspólnocie, ale w jej sercu tej młodej dziewczyny jeszcze tak naprawdę dziecka powstało pragnienie, by tworzyć podwórkowe koła różańcowe. I ona... Osoba, która jest niepełnosprawna, przeżywa pewne trudności związane też z poruszaniem się, w piękny, niesamowity, nadprzyrodzony sposób zainicjowała ruch, który dotarł do wielu, wielu parafii. Tak naprawdę tysiące dzieci zmobilizował do modlitwy. Mamy w jednej z naszych wspólnot takie małżeństwo, które. Kiedy robiliśmy ewangelizację w danej parafii, nie było tam nie żadnych wspólnot, żadnych grup też. One postanowiły to małżeństwo tak, chcemy coś robić. Chcemy się spotykać, chcemy, chcemy się formować. I za zgodą proboszcza stworzyli taką grupę domową, grupę, która już kilka dobrych lat pięknie funkcjonuje. I są dość daleko od innych miejsc, gdzie są jakieś większe wspólnoty. Oni z tą swoją małą wspólnotką pięknie się rozwijają, bo pojawił się ktoś, kto ma charyzmat pasterski i był w stanie pociągnąć ludzi, y, zmobilizować, by się spotykali, by się modlili, by się formowali. Moi drodzy, osoby, które mają ten charyzmat, mogą być liderami grup biblijnych, Możą, mogą tworzyć grupy, które pomagają w kryzysach małżeńskich. Mogą tworzyć wspólnoty, które, grupki, wspólnoty, które będą pomagały w katechumenacie. Bardzo brakuje rozpoznania tego charyzmatu w kościele w Polsce. Choćby w Stanach Zjednoczonych ten charyzmat jest dużo bardziej używany w parafiach. W wielu parafiach istnieją grupy, które zajmują się katechumenatem dorosłych świeccy, którzy oczywiście pod okiem pasterza, ale to oni robią, bo że nie są w stanie tych ilości osób z każdym się spotkać i rozmawiać. Prowadzą, spotykają się i doprowadzają do, do chrztu. W Stanach są poszczególne grupy, Catholics Come Home, które zajmują się tymi katolikami, którzy nie chodzą już do kościoła, przestali chodzić, ale chcą coś zrobić. Kogoś spotykają, zachęcają, próbują odszukiwać tych, którzy przestali chodzić. Próbują pomóc im spotkać Jezusa. Niesamowite, niesamowity pomysł, niesamowite grupy. Bardzo potrzebujemy tego charyzmatu w naszym kościele, w Polsce. Bardzo potrzebujemy, by w poszczególnych parafiach były osoby, które mają ten charyzmat rozeznany i tworzą małe grupy. W jednej z parafii kiedyś proboszcz przyznał mi się, zaprzyjaźniony ze mną że kiedy zaczął ewangelizować, kiedy zmienił mentalność z takiego myślenia, że wszystko musi on robić na to, by tworzyć wspólnoty, tworzyć grupy, uczyć świeckich spotkania Jezusa, a później rozpoznania swoich charyzmatów, to zaczęło, zaczął mieć problemy. Bo ci świeccy, którzy poznali Jezusa, zaczęli ewangelizować, rozpoznali swoje charyzmaty i zaczęli mu przyprowadzać kolejne osoby do chrztu, do bierzmowania, do spowiedzi z całego życia. I mówi... Jest tyle tych osób, ja się spotykam regularnie na kierownictwie, mówi około 200 osób. Ja nie jestem w stanie już więcej nic zrobić. Tyle osób do posługi sakramentalnej przyprowadzają mi świecy, którzy zaczęli ewangelizować w parafii. Oni muszą zrobić więcej i muszę oddać kolejną działkę, przygotowanie do pierwszej komunii, przygotowanie do bierzmowania. Piękna logika, też kapłana, pasterza który widzi, jakie owoce przynosi to, że świeccy zaczynają posługiwać na sposób pasterski, oczywiście pod jego opieką, pod jego kierownictwem, ale w taki sposób, w jaki on sam nigdy nie byłby w stanie. On by nigdy nie dotarł do wielu osób. On by nie stworzył tych grup małych, w których ci, te osoby miałyby czas porozmawiać, powiedzieć o swoim cierpieniu, bólach, problemach, on w tej posługi sakramentalnej, tej posługi głoszenia słowa ma już tyle, że nie jest w stanie zrobić nic więcej. Drogi bracie, droga siostro, modlę się dziś, by Pan w kościele w Polsce dawał rozpoznanie tego charyzmatu, rozpalał ten charyzmat w nas. Panie, proszę Cię, Duchu Święty, ogniu, Wstępuj na Kościół w Polsce, wstępuj i rozpalaj serca duchownych i świeckich, rozpalaj serca tych, którzy mają taki piękne, szczególne powołanie, szczególny charyzmat, by tworzyć małe wspólnoty w naszych parafiach, w naszych decyzjach, w naszych wspólnotach, w dużych wspólnotach ewangelizacyjnych małe wspólnoty, gdzie będzie dzielenie się słowem, rozmowa, prowadzenie do uczniostwa, do spotkania żywego Jezusa. Panie, rozpalaj serca, by w naszych parafiach było pragnienie tych małych wspólnot, aby ludzie nie żyli anonimowo, nie byli anonimowi w swoich parafiach, ale mieli miejsca, gdzie się formują, gdzie rozmawiają, gdzie dzielą się. Panie, rozpalaj serca tych, którzy oglądają ten film, a którzy mają ten charyzmat, by go rozpoznali i umieli znaleźć miejsce, by mogli nim posługiwać. Amen. Niech tak się stanie. I zapraszam do kolejnej grupy charyzmatów e, osobistych, indywidualnych, do charyzmatów komunikacyjnych. Cóż to takiego? Wyjaśnię w następnym odcinku. Do usłyszenia i do zobaczenia.